Witam panów bardzo serdecznie, a moimi gośćmi są pan Marcin Lipski, tutaj właściciel Kończyckiego Pałacu. Dzień dobry. Pan Krzysztof Niesłańczyk, Śląskie Stowarzyszenie Winiarzy. Dzień dobry. I pan Jacek Chrobak, winnica w Wiślicy koło Skoczowa. Dobrze powiedziałam? Dzień dobry. Witam panów bardzo, bardzo serdecznie. Dlaczego się tutaj spotykamy? A spotykamy się tutaj dlatego, bo będziemy mówić o tej turystyce związanej z winem, czyli jak to się fachowo nazywa, enoturystyka. I ja już tutaj patrzę na pana Marcina, bo też nie spotykamy się tutaj przez przypadek akurat w Kończycach Wielkich. Już od zeszłego roku mamy tutaj winnicę. Panie Marcinie, jak tam ta winnica? Winnica bardzo dobrze rośnie za nami w tle. A spotykamy się tutaj dlatego, bo w tamtym roku wspomniałem o takim haśle enoturystyce winiarskiej na Śląsku Cieszyńskim. Te idee, o których wspominałem w tamtym roku, spodobały się wszystkim Państwu. Także jesteśmy teraz razem w pięciu, w tej chwili siedzimy tutaj w węższym gronie, ale jest nas pięciu winiarzy. Winnice, które są ze stażem kilkunastoletnim, z doświadczeniem takim już bardzo solidnym. I chcemy tą enoturystykę reaktywować na ziemiach Śląska Cieszyńskiego. Myślimy również o partnerach czeskich, także rozmawiamy również z partnerami z Republiki Czeskiej. Mamy nadzieję, że to zaowocuje już w najbliższym czasie stworzeniem Stowarzyszenia Cieszyńskich Winiarzy. To jak tutaj widzicie tą współpracę? Jak by to miało wyglądać, stworzenie tego szlaku właśnie winiarskiego związanego właśnie z tą enoturystyką? Powiem tak, winiarstwo w ogóle w Polsce, w całej Polsce wygląda w głównej mierze w taki sposób, że przyjeżdżają turyści do winnicy, do winiarni, następuje degustacja, zwiedzanie, bardzo często się to wiąże z jakimś ciekawym poczęstunkiem i jest to jedna z takich podstawowych źródeł utrzymania winnicy. Dlatego, że sprzedaż wina w Polsce odbywa się różnymi drogami, również po restauracjach, również w sklepach winiarskich. Natomiast jednym z takich głównych źródeł to jest właśnie zwiedzanie winnic. Tak się to odbywa we wszystkich regionach, powiedzmy w Polsce, winiarskich. No i tak samo my jako Śląskie Stowarzyszenie Winiarzy również chcielibyśmy to zapromować, zareklamować, zrobić z tego coś fajnego. No i tutaj dzięki zaproszeniu właściciela tego zespołu pałacowego. No i ten pomysł dość fajnie kiełkuje, także ja myślę, że my jesteśmy bardzo za i to wyzwoli jeszcze większe zainteresowanie winem w regionie. Ale od czego zacząć? Bo jesteście za, może inaczej, od czego zaczniecie? Bo rozumiem, że już tutaj jakieś prace w tym kierunku zostały podjęte, jakieś działania. Tak, pierwszy krok to jest to, że się poznaliśmy i że zaczęliśmy wspólnie o tym myśleć. To jest ten pierwszy krok, który pozwoli nam stworzyć stowarzyszenie bądź inną organizację, która będzie włoży to w jakieś ramy takie organizacyjne, tą naszą działalność. Poza tym już zrobiliśmy taką solidną robotę, co prawda rękoma studentów z Wyższej Szkoły Technicznej z Katowic pod kierownictwem pana doktora Bartłomieja Buławy. Zostały przygotowane prace rozwoju enoturystycznego w całym naszym regionie, gdzie w ścieżki rowerowe, w ścieżki między winnicami wplecione zostały najciekawsze miejsca z naszego terenu, czyli zabytki, pomniki przyrody, inne ciekawe miejsca. Także my chcemy poza winem promować w ogóle region. Chcemy, żeby ten region kwitł i turysta, który przyjeżdża do naszego regionu, żeby zostawał dłużej, nie tylko jedną noc czy kilka godzin. Chcielibyśmy zatrzymywać przede wszystkim przy winie. Patrzę teraz tutaj na pana, panie Jacku. W jaki sposób właśnie można tutaj zaktywizować, zaangażować chociażby właśnie te wszystkie osoby związane z winem, które już się tym zajmują, tak jak pan? Dawne Księstwo Cieszyńskie, w tym terenie zawsze było winiarstwo. Ono w pewnym momencie znikło, natomiast można odtworzyć tą tradycję. Powstały już pierwsze winnice. Nasza winnica powstała w 2003 roku. Od tego okresu powstały następne winnice.
jest to jak gdyby baza. Natomiast chodzi o to, żeby tych winnic powstało więcej, żeby przekroczyć pewną jak gdyby masę krytyczną. Na razie mówimy o 5 winnicach. Dobrze by było, gdyby tych winnic powstało jeszcze więcej, kilkanaście. Te tereny bardzo dobrze nadają się na winnice. Raz mamy wpływ Bramy Morawskiej, czyli ciepłego powietrza z południa. Większość tych terenów ma podłoże wapienne, czyli to są gleby, które nadają się do uprawy winorośli. Jest charakterystyka terenu, wzgórza, południowe stoki, to wszystko jak gdyby predysponuje cały ten teren do uprawy winorośli. A historycznie można nawet jeszcze w chwili obecnej znaleźć nazwy, które były związane historycznie z uprawą winorośli, których nikt już nie pamięta, że tam były uprawiane winorośla. Przykładowo w Pierścu Koszkoczowa jest kępa, która nazywa się kępą winogradzką. Winograd od czeskiego winohrad, czyli winnica. I faktycznie jest to kępa mająca piękne stoki w kierunku południowym i takich miejsc w całej ziemi cieszyńskiej można znaleźć mnóstwo. Także można otworzyć tą tradycję i do tego dążymy. Jak tutaj zaangażować, zaktywizować właśnie mieszkańców powiatu cieszyńskiego, myślę, że i nie tylko, tak jak już tutaj mówiliśmy, właśnie do tego, żeby zakładali te winnice? Jesteśmy już po rozmowach we wspólnym gronie i doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim chcemy teraz uaktywizować samorządy. Rozmawialiśmy już ze starostwem powiatowym, konkretnie z panem starostą Mieczysławem Szczurkiem i jest idea, żeby stworzyć winnice na terenach miejskich Cieszyna. Pan Jacek wspominał o historii. Winnice i tradycje winiarskie liczą sobie na Śląsku Cieszyńskim 700 lat. I właśnie Cieszyn był pierwszy z tymi winnicami, czyli też pan Jacek wspominał o tych winohradach w Kępie Podskoczowem. Winohrady są również dzielnica Winohrady w Cieszynie. Także Frysztackie Przedmieście było porośnięte winnicami już w XIV wieku. Także to chcemy w tej chwili wraz z starostwem przywrócić w tamto miejsce, chociażby w jakimś małym, powiedzmy na małej parceli, ale chcemy, żeby to była taka wizytówka Cieszyna. Cieszyn byłby w tym momencie trzecim miastem w Polsce po Zielonej Górze i po Jaśle, gdzie w granicach administracyjnych miasta jest winnica. Myślimy również o aktywowaniu gmin sąsiednich. Także rozmawialiśmy już z niektórymi samorządowcami, gdzie wspólnie będziemy organizowali taki projekt szkoleniowy, żeby ludzi zachęcać, pokazywać, że nie jest to takie może trudne, aczkolwiek pracowite zajęcie, ale do zrobienia i to na pewno ten szczytny cel, jak się zrealizuje, to będzie dla tych ziem wielka sprawa. Jeszcze zapytam o tych studentów, bo prace tych studentów można tutaj oglądać w pałacu, one są dostępne? Tak, te prace są dostępne, wybrane są najlepsze prace. Prace są bardzo interesujące, bo zawierają te aktualne winnice i atrakcje turystyczne, które już w tej chwili są. Też zostały zrobione badania, które tereny kwalifikują się najlepiej do nowych nasadzeń i to jest w tej analizie, także to jest wykaz tych miejsc aktualnych i tych, co przewidujemy, co studenci przewidują na najbliższe kilkanaście lat. Pan już od dobrych kilkunastu lat uprawia te winorośla, ma pan swoją winnicę. Daje to satysfakcję? Jakby tu pan zachęcił też może naszych widzów? Oczywiście daje to bardzo dużą satysfakcję. Winogrona to jest taka roślinność, im więcej się włoży w pracy, w uprawę winorośli, tym zawsze winnica coś oddaje.
jest lepsze wino, są lepsze zbiory. Oczywiście na początku to było tylko i wyłącznie hobby. Myśmy zaczęli od takiej małej winnicy 30-arowej. W chwili obecnej ona się rozrosła do 1 hektara. Dalej to jest bardzo mała winnica. Panie Krzysztofie, a jak to jest w Pana przypadku? Od czego to się w ogóle zaczęło, to zainteresowanie też, bo to ważne. No, u mnie zainteresowanie zaczęło się, jak to zwykle bywa, od jakiegoś tam hobby, próby stworzenia jakiegoś domowego alkoholu, czegoś innego niż w sklepach. Natomiast potem się zaczęło to przeradzać w jakąś coraz większą pasję. No i tak to w tej chwili już leci któryś tam rok, 11 lat, obecnie jest 3000 krzewów. A zaczęło się od jakichś 200 i to takie jest trochę jak nauk, to się ciągle tylko chce rozwijać. Natomiast no, dla mnie jest to na tą chwilę jeszcze jakaś taka odskocznia od pracy zawodowej, bo to nie jest jeszcze ilość, z której można tak powiedzmy to wprost wyżyć. Natomiast no, gdzieś tam próbujemy to w dalszym ciągu rozwijać, tworzyć. No a jeszcze chciałbym dopowiedzieć do tych tu poprzednich wypowiedzi, no nasza też wizja jest taka, że po to się tu spotykamy, żeby zachęcić tych innych potencjalnych winiarzy, no i na pewno tu jest jakaś rola lokalnych mediów w tym, żeby zainteresować potencjalnych rolników, czy nawet wręcz winiarzy, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, jest tam gdzieś w planach nowa ustawa winiarska, która umożliwi produkować same winogrona, niekoniecznie produkować od razu z nich wino, więc to też pozwoli, mając na uwadze ten klimat nasz, który jest póki co faktycznie coraz cieplejszy, a jeżeli nie każdy musi robić wino, ale wielu rolników, wielu posiadających gospodarstwo może produkować winogrona dla winiarni. I takie plany są ogólnie w całej Polsce, więc to też powinno jakoś zwiększyć nasadzenia na terenach wszystkich. No a nam tu zależy, żeby na tych terenach fajnych, pagórkowatych, tych plantacji było coraz więcej. I wtedy będziemy też coraz bardziej znani, powiedzmy, no, będzie o nas słychać gdzieś tam w tych wszelkiego rodzaju konkursach winiarskich i tak dalej. Nam się to już udaje, no ale jak nas będzie więcej, to jak to mówią, w kupie siła, nie? No i patrzę teraz tutaj na pana Marcina, no bo ta pana pasja to tak, no zaczęło się to stosunkowo niedawno, w zeszłym roku bodajże te pierwsze nasadzenia już cieszą, no i pan tutaj zapowiadał, że pierwsze winobranie w 2023 roku. Drugim już, pierwsze wino, tak? Okej. I to są, rozumiem, terminy takie realne. Tak, realne i ta radość też jest realna i autentyczna, także obserwując tutaj jeszcze właśnie moich kolegów winiarzy i słuchając się ich rad, i patrząc na ich sukcesy, to tym bardziej widzę, że to jest wszystko realne, tym bardziej właśnie zachęcamy wszystkich, może nie wszystkich, ale dużo, dużo, dużo nowych chętnych, którymi też będziemy mogli się w jakiś sposób zaopiekować i pomóc, tak żeby ten pejzaż na Śląsku Cieszyńskim trochę zmienić, a jest to też bardzo ważne, bo też wchodzi w to i ekologia, i zdrowy klimat, także to, co w tej chwili najważniejsze, żeby przysłużyć się też trochę temu, żeby po prostu nam żyło się i oddychało trochę zdrowiej. No to w takim razie życzę powodzenia, no i już tutaj liczę na to, że w najbliższym czasie ta enoturystyka ruszy w naszym regionie. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.